I jak ktoś ma dolars, to musi jechać teraz i sprzedać ten dolars tam, gdzie mieszka Caroline. Dlaczego 50 milionów? To tak jak mówiłam, to jest tylko 10 tysięcy około dolars. Tam, gdzie mieszka Caroline, bo one tam są po 5 tysięcy złotych, jeden dolars kosztuje. 50 milionów, to tak jak mówiłam, to jest tylko 10 tysięcy około dolars. To ty za jeden dolars możesz być tak jak dawniej król Peweksu. Przepraszam, nie dolarów. Dolarów to w ogóle razy cztery, czy jaki jest przelicznik. Pojętnie, czy nagrywasz, czy cokolwiek, to jest, to my tutaj stoimy, chcesz z nami, proszę bardzo, zapłać. No. Żałosne, moim zdaniem, ponieważ... No. Zakopane to jest bardzo sympatyczne miasto. Cześć, witam was serdecznie z Gdyni. Tu przyjechałem i chciałem wam powiedzieć o dzieciństwo swoje. Jak ja byłem mały i zrobiłem coś głupiego, stupid, to mamusia do mnie mówiła, że mam kuku na muniu. I nie wiem, co mamusia mówiła do Caroline Darpińskiej, jak ona miała swoje kuku na muniu, ale moi prawnicy na wszelki wypadek jadą tutaj tym trolejbusem, już dojeżdżają, bo ja nie mam drogich prawników, bo odkładamy na karę ewentualną. I teraz wiem, że Caroline Darpińskiej pięknie wyrosła, duża jest. Nie wiem, czy ma kuku na muniu, czy nie ma, ale wiem, że chce mieć 50 milionów złotych. To jest tylko 10 milionów dolarów z około. Przepraszam was bardzo w ogóle, że tak skromnie. Jest takie minimum, bo w Stanach to jest normalne. I to rozumiem, bo lepiej mieć 10 milionów dolarów niż kuku na muniu. A najfajniej mieć jedno i drugie, bo winner takes it all. Martwi mnie tylko jedna rzecz, że Caroline będzie musiała ponieść koszty tego, bo 200 tysięcy złotych musiała już zapłacić w sądzie. To ja uważam, bez sensu to jest, bo gdyby ona złożyła tego pozwa, że z kimś, zbiorowo, na spółkę, o, to miałaby taniej to. Tylko musiałaby na spółkę z kimś, na przykład z kimś albo z kimsiem, o, przepraszam, nie z kimsiem, z kimsiem z Zakopanego, z misiem z Zakopanego, o. Wiecie, o co chodzi, biały miś z Zakopanego, co ukradziony miały wizerunek swój, misia, i Adrian Piński też ma skradzionego z Białegostoku, ale akcenty dolarsowy. To jest skradzione przez Nosowska. Boże, jaki on jest słodki. I różnica jest tylko taka, że ten biały miś Zakopanego, on stracił 5 zł, a Derpiński straciła marne jakieś 50 milionów. Dlaczego 50 milionów? To tak jak mówiłam, to jest tylko 10 tysięcy około dolarów. Ja myślę, że do tego zbiorowego pozwu jeszcze mógłby Białystok się dołączyć, bo tak, bo Białystok, miasto City, tak. To one też tam białe niedźwiedzie chodziły podobno kiedyś, po ulicach, tak. I po tych samych ulicach kiedyś Caroline Darpińskiej, malutka jeszcze, mamusia kuku na muniu, nie? To ona też chodziła. I różnica była tylko tajka, że... Nie tajka, taka różnica była tylko, że jak ktoś zobaczył na ulicy Caroline, to mówił: o Jezu, ufam dla Ciebie. A jak ktoś białego niedźwiedzia zobaczył, to spierdalał. I a mnie się wydaje tylko jedno, że pozew jest trochę za mały, niski. Przepraszam was bardzo w ogóle, że tak skromnie. 10 milionów dolarów, co to jest? Na polskie to może ja będzie, ja wiem, marne jakieś 3,5 miliona dolarów. Ja bym proponował pozew, żeby tak skorzystać z tego 50 miliardy. 50 miliardy złotych, bo to jest w miarę dobrze już, no bo lepiej mieć 50 miliardy niż samo kuku na muniu, nie? I zapytacie teraz, skąd wziąć 50 miliardy złotych? I ja wam powiem, bez problemu się znajdzie. To jest tak, że wystarczy, że Danone sobie sprzeda 1000 razy więcej tych swoich tam jogurtów, nie? Tylko tak, żeby mleka na świecie nie brakło im. Jezu, ufam dla Ciebie, że powiedzie się wszystko dobrze. A Nosowskiej Katarzynie, to jej to powiem wam wszystko jedno, czy ona będzie musiała jedną nerkę sprzedać, czy dwie nerki, czy 200 nerek, to dla Kaśki wszystko jedno. Jest, także... No i właśnie jestem umówiona z doktorem i ma... Powiem wam, że bez względu na to, jak się skończy ta sprawa, to każdy na niej skorzysta. Już tak trochę z akcentem mówię ukradzionym białostockim, żeby pozwu nie dostać od Caroline, bo powiem wam, że każdy skorzysta. Sąd polski skorzysta, 200 tysięcy dostanie złotych. Zakopane skorzysta, będzie miało mandat od górala podrabianego z Krupówek. A kuku na muniu, to nawet jak nie wygra tej sprawy, to dalej będzie miało kuku na muniu, bo tego mu nikt nie zabierze. Żegnam was, pozdrawiam serdecznie i pozdrawiam teraz swoją mamę, a kuku, mamuniu, i czekam na pozew od Caroline, bo teraz ten. I od Karolin, i Shaolin, i od Mandolin, i od wszystkich czekam na pozew, lecę na pociąg, bo jak się spóźni, to będą jaja dopiero wtedy prawdziwe. Cześć!
chciałabym sobie spróbować doszyć, ale też muszę doktora spytać, czy, jakie to są możliwości. Trzeci półdób? Półdóbkę. Żeby mieć trzy. Parzyście.